Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki jest ze mną. Siostra, dobra, niech ci będzie. Ale tak, wróciliśmy znowu do Kołopa w Ryzyku Deszczu 2. I zgodnie z moją obietnicą oto Mult oraz jego asystent, którzy pojadą z paliwem w poszukiwaniu robota. O. Więc tak, jak to wyjdzie, nie mam pojęcia, ale musi jakoś wyjść, więc życzcie nam powodzenia. Wiesz. Tak, standardzik, już kradnę twoje... Dziwne, że od początku są wrogowie. Przywykłem, ostatnio się to ciągle dzieje. Oczywiście standardowo jestem tutaj człowiekiem gwoździem. Wiesz, żeby mnie nie korciła długa broń. Medkit. Medkit? Bez znaczenia, możesz sobie wziąć. Pamiętaj, że robot jest jedną z najwytrzymalszych postaci ze wszystkich, które mamy do tej pory. Otwieraj mnie to. Equipment barrel. Dobra, to otworzysz sobie. Ja jadę szukać czegoś innego. I tak, nasz cel, no. Przetrwać. Nic zdać, nic ująć. Przetrwać po prostu. Są dwie te beczki. To będziesz miała podwójną okazję na zdobycie jakichś fajnych rzeczy. Mojego sruwania ukochanego. Moje ulubione. Przykładowo. Steki. I mam marketa. Czy w tym markecie coś ciekawego widnieje? Ano, widnieje. Widziałam go z daleka. Tylecik sobie biorę, żeby już... Co to jest? ...mieć pierwszy efekt na gwoździe. Krytyki mają 100%. O, dla ciebie jest to mocne. Sekund. Mocne, bardzo mocne. A jeśli nie dla ciebie, jeszcze to też sobie mogę będę przyjąć. Otwierać. Później zdecydują co i jak. Z góry mogę powiedzieć, że dla... Multi, bo tak się prawidłowo to czyta, to jest zdecydowanie mocne. Tak, i tak wolę mult mówić po polskiemu. Myszka. Ty mi... O nie, bałam się, że mi myszka padła. Oj, to byłoby kiepskie. Tak, prawda. Ty nie masz kablowej? Wydawało się, że masz kablową zawsze. Nie. Ja mam bezprzewodową od jakiegoś czasu, bo kablowa zrobiła po... Patrzaj! Mamy do wyboru to lub to. Okej. Zaraz sobie wezmę. Idź odbierz. Oczywiście. A to jest jakiś market, który u mnie jest zamknięty. Chcesz strzykawkę, czy ja mam brać strzykawkę? Chcę strzykawkę. Okay. Ja zawsze chcę strzykawkę. No dobrze, bo na komandę to jest jedno z najlepszych rzeczy. Nie, bierz. Tylko. Bierz strzykawkę, bo u ciebie RK jest przecież zależna od strzykawek, więc no, bierz. No, skąd mam 4 lunar coiny? Nie pytaj. Ja mam 7. O, Gortą. Tak, ja mam 7 z moich nieudanych prób dostarczania prywatnego, wiesz. Znaczy nie prywatnego, tylko tego samodzielnego, tego paliwa. I co tu mamy? Ja tu wezmę. Monster tu. Okay. I tak, mogę powiedzieć, It's że... just okay. Na moich próbach pływatnych strasznie długo siedziałem na pierwszej planszy, czasami nawet. A mimo to sobie dawałem radę, więc no nie jest aż tak strasznie źle. Jeśli się nawet długo będziesz siadać i nic nie robić. I gdzie jest ten drugi okular, bo go nie mogę znaleźć. Gdzieś tu przy spawnie. Tu. A, dobra. Dzięki za informację. Wow, szybko tu dotarłaś. Szybciej ode mnie. Dobra. Bo tu, no, właśnie tu mamy już wiecnęłam. Chyba wszystko, co potrzebne? Chyba co? Dobra, to teleporta już znalazłem, więc ja gdzie jest? Bo tam widzę sklepa. A, to idź do sklepa. Teleport jest tu. Okej, to bliżej. Nie przejmuj się wszystkim. Nawet jeśli dłużej nam to zajmie, to i tak sobie poradzimy raczej. Raczej, to jest ważne. No, mówię raczej. Bo skoro ja samemu sobie radziłem... Energy drink lub kozia noga. To pierwsze powtórzysz, bo nie dosłyszałem? Rastetki. To wybierz sobie rdzewieka. Już. Przydać się później. To ja mogę bossa aktywować, czy jeszcze poczekać chwilę tak. Na ciebie? Możesz aktywować, bo jestem dosłownie obok przecież. Dobra. Dobra, co mamy? Meduza. Jezus Maria, jak to ginie. No bo włączyłem krytyki. Ja też włączyłam. Uwaga, będzie eksplozja, czy nie będzie eksplozji? Nie zdąży. No miejmy nadzieję, bo jeśli zdąży, to będzie kiepsko. Chowałam się. A ja zdążyłem ją ubić, zanim Will eksplodowała Will, więc po jednym proponuję.
Oczywiście, tylko że strasznie blisko siebie są, więc będzie to ciężkie. Weź jedno. Ja dam radę, okay. Jeden. Dobra, jest super. Nie lubię tych super. Wybuchających kroków. A i właśnie, siostra, jeszcze jedna taka ciekawa sprawa. Z mojej prywatnej rozgrywki. Znaczy, prywatnie jest, bez ciebie, ciągle to mieszam. Ale tak, z właśnie tej rozgrywki bez ciebie. Komando jest naprawdę fajną postacią, jeśli chodzi o jego damage. Jako jedyny dotarł dalej niż gdziekolwiek z tą właśnie z paliwem. Przy czym wiem, że większość z was pewnie tego nie widziała, bo wszystkie moje podejścia innymi postaciami kończyły się na śmierci na pierwszej planszy przez całe odcinki, więc powiedzmy, że dużo odcinków nie zobaczyliście, dlatego że stwierdziłem, że nie ma co wam pokazać mojej krąbki mutacji aż takiej wielkiej. No tak, o fungusy, amungusy, fajnie, tylko że niepotrzebne na tych postaciach. Bardziej mówię, by się przydało. Dlatego mi komando pasuje, bo i robi szybkie w miarę piu, i damage też ma okej. No tak, to nie jest zła postać, nawet przyjemnie się tym gra, ale preferuję inne. Ja preferuję jego, tylko jego. A wiesz, teraz co bym na przykład preferował bardzo? Co? Chodzące wieżyczki u engineera. Ale oczywiście, dlaczego ich nie mam? Dlaczego? No bo gra mnie nie lubi, mi nie daje dronów. Okej. Okay. Origin of the Rabandum numer U. Jedno. Plus klep zielony. U. Bierz! Bierz to! To? Ja? Ja to mam wziąć? Dobra. Jak, będę, tak, jak będziemy stać, bo to wtedy wezmę. Będziesz wystrzeliwywać te. A tutaj co? Te. He? Okej? Okay. Genesis Loop, czyli a, te dobra, to jest ultra nagroda super przedmioty. Za Majtuzę. Dobra. Okej, okay. Jak tylko będziemy stać, ja sobie kupię tamtą wyrzutnię rakiet i zobaczymy, co tam dalej się stanie. A ja chcę to wykupić też. Chociaż mamy bardzo dobre przedmioty. Ale możesz zmienić. Może znajdziesz coś lepszego dla siebie. Dobrze, że dopowiedziałeś dla siebie. Tak, bo ogólnie moim zdaniem to jest jedna z lepszych rzeczy, to co mamy. Nie powiem najlepsza, bo podejrzewam, że są jakieś jeszcze lepsze niż to co jest tutaj obecnie. Ale tak. Na przykład. Ale naprawdę jest to jedna z lepszych. Te skrzydełka muchy moim zdaniem są meh. Nie, okej, okay, sruwasz, ale sruwasz, tylko tyle. Nie pomaga ci to za bardzo w pojedynku z wrogiem w żaden sposób. A ja jednak preferuję coś, co pomaga aktywnie w walce między innymi, a nie tylko. Daje umiejętności latania, bo... skrzynka damage'owa. Mogę otworzyć już ją jak coś. Jeśli chcesz, to otwiera, ja wiesz, oszczędzam na wyrzutnie rakiet. Już ją otwieram. Nie lubię ich, dlatego użyłam mojego krytyka. No, nie dziwię się, to są dosyć wredne przeciwniki. No, mogą się przydać. Chociaż to tylko czwarta plansza, to może nie będzie aż tak źle. Crowbar, ty czy ja? Możesz sobie wziąć crowbara. Ja jestem teraz na gwoździach, więc nie jest aż takie potrzebne, jak gdybym grał na snajpera. Mam na dwa pociski tych płomyczków. Nieźle. Ja nie liczę na ile u mnie te gwoździe lecą seryjnie bardzo. Nawet bardziej niż twoje strzały, mi się wydaje. Ale tak. O, jeła. To jest? O, twój ulubieniec. Bardzo dobry przedmiot ogólnie, muszę przyznać. W każdej sytuacji moim zdaniem warto mieć chociaż jednego. W ten sposób moje skakanie jest tak szybkie, że po prostu... nie ma na co narzekać. W szczególności, że ja lubię skakać cały czas. A nie, jednak na trzy strzały. Czy na 2 czy na 3, co dużo różnicy nie robi. Nadal niezły wynik. Ja idę tam. Jeśli gdzie trzeba. Ja idę w tą stronę najpierw, czy tę stronę. Jak ktoś preferuje mówić czasami. Wiesz, że ja do ciebie dojdę. Zawsze tak to się kończy. I czy żeby teleporter był tam, gdzie zawsze? Oczywiście. Dobra, ja tam zaraz będę. No dobrze, dobrze, bądź. A, i właśnie jeszcze jedna rzecz. Dla pewności, siostro, że znajdziemy tego gościa, całego robota. Jako, że nie mam pojęcia, czy występuje na innych mapkach Hisztajny, na której go znaleźliśmy, proponuję spróbować na trzeciej planszy znaleźć ołtarz bazarowy. Bo w bazarze możemy sobie gwarantować, okay. Wie, że będziemy iść na tą planszę, na którą chcemy. Jestem już przy teleporcie. Chociaż może to działa tak, że jeśli mamy paliwo, to zawsze jest ta jedna plansza. Nie mam pojęcia. Wątpię, raz chyba miałeś. Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
Wiem tylko tyle, mam że pieniądze, ja nie to mam zrobić. Na co wydać. A właśnie, ile masz Lunar Coinów przy okazji? 4. Szkoda, że nie więcej. Gdybyś miał więcej, to by się przy okazji można było pójść właśnie nie dosyć, że zarezerwować sobie krainę, to jeszcze... Spowalniające pociski, nie wiem dla kogo lepsze, czy dla mnie, czy dla ciebie. Bierz ty lepiej. Czemu? Ty ja robisz więcej rakiet, pocisków. Ale ja mam wyrzutnie rakiet, moje pociski mają zredukowaną szansę na aktywację, a poza tym... co jeszcze? A nie, dobra, tu każdy pocisk działa. A poza tym ja jestem wytrzymalszy, więc... To sobie bardziej bez jeszcze tego. Jeszcze idę skrzyneczkę otworzyć i na teleport, chodźmy. Dobra, ja już tam będę czekał. Dam ci ten problem. Sticky bomb, jej. Sticky bomb? No, dobre, bardzo. Ja zawsze pinuję, nie wiem czemu. O, jeszcze jedna. Ja też często to robię, chociaż nie zawsze. Dobra, ja już lecę pod teleporta, jako autko. Ja już też biegnę. W sensie jak chytam, jak koza lub bezi, jak no boli, tak, ale tak, no. Tak, no. No. A, bezi to nie skacze jak koza, bezi skacze jak grzeba. Jeśli ma akrobatykę. I nie żartuję, jestem. Dosłownie. Na pewno w gotuku 2, nie wiem jak więcej. Taka anegdotka niewielka, a jeśli dobra, ma się... włączam. Nie pamiętam co to jest, ale jakieś ustawienie odpowiednie. Skony figurowane, to można zamiast schodzić normalnie robić dosłownie cały czas żabie skoki. O mój Boże. Na akrobatyce rzecz jasna, to wygląda komicznie. Oj, ażeby żebyś wiedziała jak. Ale tak, można się w ten sposób poruszać i niektórzy mówią, że to jest dużo szybszy sposób poruszania się od normalnego chodzenia. Czy ja z tego korzystam jakoś bardzo... Nope. O mój Boże, prawie umarłam. Wow. Warm for life, die 3 times while burning. A, to już mam. Od dawna. A ja nie. Pragnę przypomnieć, że to ty więcej giniesz niż ja. Co ja? Wiem niestety. A wiesz dlaczego częściej ginę? Bo częściej noszę paliwo. A pamiętaj, że ta gra ma jakąś taką jakąś klątwę, że ten, kto nosi paliwo, jest częściej atakowany przez bestie. A no ale tak masz na wydaje. Drugim slocie, więc to nie działa. Nie eksploduje, ale nadal mnie częściej atakują. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak, też nie ma co dziwić, że częściej ginę, skoro częściej, no, mnie nie wyrzuca, niż ciebie wyrzuca. Tak, wiem, że nie było składniowo logiczne, ale no wiecie o co chodzi, więc nie ma co się tłumaczyć. Chodzi o to, że mnie wyrzuca częściej niż Gwiezdnego Krzyża. Tak, i dlatego też stwierdziliśmy, że po prostu to siostra będzie teraz hostować rozgrywki. W ten sposób możemy zredukować ilość bierz Lunar Coina. Właśnie Lunar Coin. Dzięki, że wskazałaś, bym nie zauważył. Dobra, ja już wieję do teleporta. Czarża! jak boom. Nie, ale Mult, naprawdę fajna postać, muszę przyznać. Szkoda tylko, że nie mogę odblokować na nim niczego. Ja też chyba no, nie. No, że wymaga dojścia gdzieś, gdzie my nawet nie wiemy, co to jest. Co za... A, i właśnie, siostra, przy okazji jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że musi być co najmniej 7 poziomów. Mhm. Bo jest... Tak. Aha, stek, okej. Bo jest dla Multa odblokowanie, jeśli... To jest, tam jest jakaś nazwa krainy. Jeśli tą krainę się zrobi jako 7, więc no. I to nie po prostu po jakimś czymś. Nie, jako 7. A kostka? Czy co? Co to jest? Kostka i pijawki. Nie znam pijawek. Kostka natomiast znam. Pijawka jest fajna. Pijawka działa tak, aktywujesz ją, jak ją aktywowałeś, to twoje ataki cię leczą. Bardzo okay, mocno. Dobra. A fokus krystale? Czy ma coś, co można wymienić na fokus krystale? Niby bym miał, ale czy warto? Nie. Nie. Chyba nie. Nie no, mógłbym wymienić miśka, zbroję, coś, co mnie leczy i inne takie, więc odpuszczam. Muszę częściej inwestować w defensywę, bo jeśli inwestuję w defensywę, to potem przegrywam. Medkit, frajerwerki i gazolajn. Wezmę sobie medkita. Bo zawsze jednego warto mieć. Frajerwerki są słabe. Super działają. Ja sobie spróbuję przelosować i nie. Idź, sio imp, nie lubię cię imp. Medkit mi się przelosował na nożyk. Już biegnę. Okej, to nie jest tak źle. No, lepiej szybko, bo te impy są wredne. Nie wiem, czy to był na tym odcinku, który ostatecznie był opublikowany, czy to było na jednym z tych moich nieudanych prywatnych, chociaż na tym opublikowany, bo na tych prywatnych to ginęłem tylko na pierwszym. Ale tak, przez impa nie dotarłem do czwartej krainy. Ups. Przez impa. Więc ja impów już po prostu nie lubię podwójnie.
To był mój Nemezis, dopóki nie zaczęliśmy regularnie dochodzić do czwartej planszy. A co znaczy z Nemezisem, się można wiedzieć? Bo ja nie wiem. Wielki chyba, wielki jaszczurek pomarańczowy. Okej. To duży jaszczur po prostu. A gdzie co? A co to jest? A tarcza do szarżowania. Tarcza. Okej, wiesz co, mam 8 monet, coś to otworzę teraz. Czy nie? Co to jest? Nie wiem, ja to biorę. Czy ty? Ja użyłem monety, tutaj to wezmę. Dobra. Nie, dobra, to jest ta głupia laleczka, która nas też spowalnia w obszarze. A, bo to trzeba wziąć, to nie. Dlatego tego nie biorę. Marnowałeś Lunar Coina. Tam. Najważniejszym, że za ten Lunar Coin to już chyba mam, więc... Aż tak źle nie jest. My stamtąd przyszliśmy, czy nie? Bo ja już się gubię w tym. Chyba tak. Albo nie? Ja ciągle na tym samym jestem. Ja jestem tutaj, skąd się pojawiliśmy. Okej. Dobra. Bo właśnie ja szukam jak najszybciej tego portalu, bo już jesteśmy blisko, może nam się uda. O ile nie skończysz to tak jak nasza jedna z prywatnych prób. Pamiętna. Nie będziemy może tutaj co o tym opowiadać, bo to naprawdę nieprzyjemne było. Powiedz. Trochę soli się wysypało. Powiedz, jaki salty na mnie byłeś. No dobra, bardzo, to tak mogę przyznać. Ale wyobraźcie sobie, była sytuacja, w której byliśmy już prawie przy tym czymś. Ale siostra trochę się opóźniła w dobiegnięciu, przez co mnie coś trafiło i dobiło. Jak się wkurzałem, że ona chciała jedną skrzynkę otworzyć, zamiast teraz iść ze mną, że no. Wiem, że to tylko gra i tak dalej, ale byliśmy tak blisko po wielu, wielu próbach, które nas już męczyły. Ale przez to, że siostra... No tak, ale przez to, że siostra chciała skrzynkę bardziej niż tą postać, no to nie udało nam się. Wszyscy już wiedzą, że byłeś o to salty. Tak. I dalej tylko jesteś. To mówię. No tak. Czy to może nie tyle, co już salty, są bardziej po prostu zawiedziony tym, że tak to się skończyło. Bo byliśmy naprawdę blisko. Naprawdę blisko. Ale wiesz, gdyby nam się miało udać go znaleźć, to musielibyśmy być wtedy bez tego. Co? Bez tej baterii, czy co to tam jest. Bez paliwa, mówisz? Wtedy będziemy w stanie go znaleźć. Zardzewiało pudełko. Dobra, już biegnę. Czyli co, twierdzisz, że tak długo, tak długo jak mam ze sobą paliwo, to go nie znajdziemy? Dokładnie. To jest moja teoria spiskowa. Okej, dobra, zapamiętam to sobie. Jeśli nam się znów nie uda, to będę wiem, kogo winić za to, bo to ty powiedziałeś te słowa, nie ja. Nie no, żartowałam. Okej. Mnie te impy. Jakaś skrzynka tutaj jest utility, zaraz zobaczę, co się trafiło. O, i healing też jest. A, dobra, spowalnianie, to ja też sobie jedno spowalnianie wezmę. Jasne. Otwieram. I co tam masz? Wiesz, tobie to się bardziej przyda. A, po co? Niby out of combat, ale tak czy siak multi. Nie, siostra, nie. Jest wolną. Wiesz już, postacią. Mi zależy, żeby szybko teleporter znaleźć, więc nie będę się tam wracał. Dobra, widzę smród teleporterowy. Dobra, ja już biegnę do ciebie. I teraz pytanie brzmi tak. Czy mam ryzykować tutaj jeden skok? Nie. Jaki skok? Nie! Dobra, ja już wiem, że warto było. Przeteleportowało mnie dosłownie pod teleport. Dobra, ja już do ciebie idę. Ty idziesz piechotą. Jest Lunar ten! Jest ten Lunar coś, co otwiera bazar. Tam było, możemy czy tutaj ryzykować. Gdzieś? Tutaj. Tutaj gdzieś? Dobra. Tutaj. O. O. Newt Alta, dobra. Dobra, to ja to zrobię i od razu mówię, ja wydam swoje monety na to, żebyśmy mieli gwarant tej planszy. Więc się tym nie przejmuj. Dobra, ciągle skaczę, nie umrę. Spokojnie, nie umrę, jak ciągle skaczę. Okej, gotowa siostra? Nie aktywuj jeszcze. Mam się przygotować, a nie przeaktywować. Moje HP nie mówi na to, żebym była gotowa. Aktywowałeś? Dobra, aktywowałeś. Dobra, już. Jeszcze nie.
Ja teraz tutaj pozbywam się ogników, zanim one się pozbędą nas. A, białe przedmioty możesz na miszki wymieniać, jeśli masz, jeśli nie masz dobrych białych. Mam dobre białe. Zobacz. Dobra, zresztą. To zaczynamy. Wielka chwila. I czy się trafił? Dobra, trafił się ten sam boss, który się trafił, kiedy prawie ostatnio się udało. Albo na jednym z tych nieudanych, chociaż gdzieś tam, kiedy się prawie ostatnio udało. Ja użyłam oczywiście od razu przedmiota, więc spokojnie. Też, siostra, tylko że ostatnio też było tak dobrze. Wygramy z nim. Ale o ile impy nie przyjdą nam na plecy, to wygraliśmy. Co mnie zabiło? Pewnie imp. Nie było impów. To może coś zielone kule ognia? Tak. Okay. I believe in you. No spokojnie, jestem mult. Jedna z największych cegłówek, jakie istnieją w tej grze. Monster or environment locks. Yay. A ja już to miałem Warhorn. Chyba. Warhorny nie są najlepsze. Nie, są. Jak będziemy aktywować teraz, jak ja będę aktywował to swoje, to na krytyki, to jeszcze będą miliony atak speedów. O mój Boże! To, patrząc na to, że którą bronią gram, będzie potężna. Brum! No ale się pojawiają impy niestety. I uwaga! No! O mój Boże! Tak! Rzeź! Destrukcja! Niestety tylko na krótką chwilę to się aktywuje. Giną. Impy nie nawet jakoś impy super wytrzymałe. Sekundę giną. Tak, niestety się efekt skończył, ale no jak widać, mult jest na tyle wytrzymały, że jest w stanie przeżyć. No i nie muszę się bać, że połowa życia oznacza eksplozję. Jest teleport! Do niebieskiego portalu, oczywiście. Oczywiście. I teraz tak, wykupimy to bezpieczne miejsce. Jestem ciekawa, czy już żyje, czy nie. A pamiętasz, które? Tak, pamiętam nazwę. Dobra, po wyglądzie można to poznać. O, widzicie? Pokaż skały, pokaż te skały! O, proszę. Wyglądają identycznie jak to, co się wykupuje. No. I teraz tak, tutaj nie ruszam niczego. I jakie mamy opcje? Dream? Lunar Seer i Lunar Seer. Nic mi to nie sugeruje. Musisz patrzeć po wyglądzie. Tu jest grzybowo-owo, a tutaj jakiś beczek i jaskinia. Nie widzisz nigdzie łańcuchów? Nie widać. Wydaje mi się. To nie ruszajmy, bo my musimy znaleźć to miejsce z łańcuchami. Poczekaj. Jeszcze się przyjrzę. Chyba to się przyglądaj, ale zobaczę, co tu mamy za specjalne oferty. Czyli są łańcuchy, czy nie? Jeśli a nie, jak to ma wyglądać? Nie pamiętasz, to takie skaliste czerwone z łańcuchami. Nie wydaje mi się, żeby żadne z tych dwóch było odpowiednie, więc raczej musimy zdać się na szczęście. Ja nie wiem, jak to wygląda nawet. Siostra, nieważne jak to wygląda, to nie jest to. Dobrze. Powtarzam ci to któryś raz z rzędu, a ty nadal swoje, że nie wiesz, jak to wygląda. Gdzie pokazaliby łańcucha w takim ważnym miejscu? Da się ubić tego jaszczurka, jak chcę to zrobić. A nie, jednak się nie da. Dobra. No to wracamy przez portal. I módlmy się, żeby było prawidłowo. Bo jeśli nie będzie, to klątwa paliwa jest prawdziwa i to twoja wina. Jest! Abyssal Depths, to jest to. Dobra, szukamy gościa. Nawet się nie rozłączamy, idziemy razem. Tak. Musimy eliminować wrogów, którzy będą za nami i dostać się wysoko gdzieś. Pamiętam, że on był wysoko, więc musimy szybko do góry i jeszcze wyżej. Mówiłeś drugie piętro chyba jakoś. Tak, jak widziałem właśnie z drugiego odbicia się. Widzę dziada. Siostra, widzę dziada. Biegnę! Mam to. Nie mam. Nie masz?
Muszę to znowu sama robić. O, biedna siostra. No cóż, ale przynajmniej na przyszłość wiadomo, że to ty będziesz grała multem. Świetnie, jeszcze coś nie wybuchło, dobra. Bardzo jest piękny, zobacz sobie, co to ma być. U mnie to jest jakiś zwykły krzak czerwony. No u mnie też, tylko że widziałem delikatnie te mechaniczne części, stąd podejrzewam, że to będzie co. Dobra. No to teraz lecimy na wygraną, na przetrwanie, na jak najdalsze dotarcie. Może nam się coś uda osiągnąć nawet w tym epizodzie. Który trwa zaledwie 25 minut. Wow. No szybko. Czyli to mamy 27 minut, jesteśmy na drugiej planszy. Albo trzeciej. A tu jest czwarta. Dokładnie. Zazwyczaj 40 parę minut nam zajmuje, ale widzisz, wykoksiliśmy się. No tak, nie pamiętam, czy odpowiadam o tym na tym odcinku, który ostatecznie się opublikował, czy nie, ale... Mimo tego, że nie gramy jakoś dużo, naprawdę, no pomyśl, nie gramy dużo poza nagraniami. Nie, skończę był... znowu. No nie, może były 4 podejścia max, tak poza nagraniami. A Infusion to nie. Nie, wiesz, to jest dla ciebie mocne, siostra. To jest dobre. To jest dobre? I że będziesz miała więcej max HP-ków. A, to dla ciebie czy dla mnie? A ty to bierz. Ja nie potrzebuję, ja mam już i tak 980 życia. Jestem ledwo dead, bo jakieś skały z nieba spadają. Oj, a ja spadłem sobie. O nie. O nie. Dead. Przez mój głupi upadek prawdopodobnie przegramy to. Teraz. Ale masz czego chciałeś. Tak. I teraz najważniejsze, mam dwie nowe postacie, którymi będą ci asystować podczas twojej próby zdobycia tego czegoś, chociaż... jakby to powiedzieć... To jest tylko moja teoria. Ale... A, co to chciałem? To jest moja teoria. Jeśli okaże się prawdziwa, to będzie źle. Ale moja teoria jest taka, że ty nie dasz rady tego zrobić, bo ty za bardzo nie wiesz, jak grać multem. Potwierdzasz czy zaprzeczasz? W jakim znaczeniu? No potwierdzam, ale w jakim znaczeniu nie wiem. Że, jak to powiedzieć... Ciężko będzie ci się zorientować z tym, przez to, że on jest bardzo powolny. No to tak. I to może być po prostu największą zgubą twoją w tej sytuacji. No tak, ale przez to z drugiej strony przez to nigdy nie odblokuję tej postaci. Dasz radę, siostra. W ostateczności zrobi się najprostszą rzecz na świecie, jaka istnieje. Podmiana profilów. Na jeden odcinek. Gdzie to ja będę grał znowu multem, a ty zagrasz czymś innym. Albo ci to na prywatnie jakoś zrobimy, na spokojnie. Nie musi to być, wiesz, na nagraniu. U nas. Znowu. I będzie dead. Śmierć, niestety. Chyba? To jest najgorsze, że tu w losowych momentach... O, hołeła! Siostra, ukulele czy wyrzutnie rakiet? Ukulele, bo już masz jedną wyrzutnię. Dobra, teraz spróbuję, tylko na razie muszę włączyć to, żeby może przeżyć. Nie wiem, czy widzisz, ale spadają kamienie z nieba. W losowych momentach i nie masz żadnego ostrzeżenia. Co? O nie. Mówiłam o kamieniach. Okej. No to niestety, 28 minut. Czwarta plansza, ale mamy sukces. Jest to postać taka. Piękna. Jest. Tutaj też jest piękne. Piękne. Pozwólcie, że zobaczę, jak to działa. I też opis. Rex to pół robot, pół roślina, które używa życia, by rzucać dewastujące umiejętności z dystansu. Roślina, zarówno roślina, jak i robot nie przetrwaliby na tej planecie samodzielnie, ale na szczęście mają siebie nawzajem. Okej. Okay. Naturalna toksyna jest istotna by w redukcji siły potężnych wrogów, zarówno dla ciebie, jak i sojuszników. Salwa nasionowa może być użyta z dowolnego dystansu i ma bardzo krótkie odnowienie. Pilnuj swojego HP. Tego nie rozumiem, ale tak, można odpchać tym wrogów. O, może też popchnąć latających wrogów na ścianę, natychmiastowo je ich niszcząc. I dobrze wycelowany Tangling Grove, jeszcze nawet nie wiem co to jest, ale tak, może utrzymać Rexa w walce na zawsze. Zakorzeniając wielu potworów, zakorzenienie wielu potworów zagwarantuje ci odnowienie początkowego kosztu życia.
Okej, okay, czyli to jest ktoś, kto płaci HP-kami za umiejętności. Ups. Okej. Okay. Dobra, to teraz pozwólcie, że jeszcze szybko zobaczę tylko niektóre rzeczy. Po czym kończymy odcinek i w następnym odcinku może, podkreślam może, zagram sobie właśnie Rexem, może Artificer. Jedną z tych dwóch postaci na pewno. A póki co to tak... Naturalna toksyna. Niektóre ataki osłabiają wrogów trafionych, zmniejszając ich prędkość ruchu. Okej. Okay. Pancerz. Okej. Okay. I obrażenia. Okej. Okay. Dyrektywa. Inject, czyli jakby wstrzyknięcie. Wystrzel 3 strzykawki, każda za 80% obrażeń. Ostatnia strzykawka osłabia i leczy za 60% zadanych obrażeń. Podoba mi się. Potem to Seed Barrage, czyli czy jakieś tam artyleria nasionowa. 15% życia strzela, zadając 450%, nawet. Potem dyrektywa, nie wiem tego przetłumaczyć, ale tak, ogólnie jakieś eksplozja soniczna, która osłabia wrogów trafionych. Mhm. I ostatnio to jest Entangling Growth, 25% życia. Strzelasz kwiatem, który zakorzenia wrogów, z 200% obrażeń, leczy za każdego trafionego. Ciekawe. A teraz najciekawsza rzecz, wyzwania. Okej, to będzie ciekawe wyzwanie. Żeby mieć inną, drugorzędną umiejętność, trzeba przejść cały teleport, będąc ciągle poniżej 50% HP. Challenge accepted. Żeby odblokować drugie utility... Okej. Okay. To jest ciekawe. Jako Rex, pokonaj rodnego dzbanka, jak na niego mówimy, na opuszczonym akwedukcie poprzez wepchanie go w otchłań. Czyli inaczej mówiąc, jedni bossem do przepaści. A ostatnie? O, to będzie ciężkie. Wylecz się za 1000 życia na raz. Challenge accepted. Ale czy to się uda, czy nie, przekonamy się w kolejnych epizodach. A póki co dziękuję za to. Mam nadzieję, że wam się podobało. Siostra, masz coś do dodania? Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja się z wami żegnam. Pa, pa! Dwa siostra. Bawi się w typowego youtubera, który żuli o lajki. No to hej.